Guns N' Roses jawią się wielu jako zespół ogromny. No i takim są, wypełniając co róż największe stadiony na świecie. Natomiast jest to zespół, który był niesamowicie twórczy przez pierwsze lata swojego istnienia. W ciągu ostatnich lat funduje fanom natomiast nawiązujące do dawnych lat trasy koncertowe, specjalne fanboxy i odrzuty sprzed kilkudziesięciu lat ze zmienionym tytułem i lekko zmodyfikowaną linią melodyjną. Ale gdzie tu nowe single? Nowe albumy? Czy takie w ogóle będą? Czy Guns N' Roses są obecnie pączkami w maśle i wiedzą, że twórczo nie przeskoczą poprzeczki sprzed lat, więc zwyczajnie im się nie chce? Zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym zerkniemy sobie tak bardziej ogólnie na karierę Guns Roses i zastanowimy się nad kilkoma kwestiami. Cześć, z tej strony Hubert i witam Was bardzo serdecznie w takim powiedzmy nowym formacie na kanale Pełna Kulturka. Mianowicie poza magazynem Kulturka, w którym dostarczamy Wam newsy i historiami zespołów, gdzie opowiadamy Wam historię tych największych, zdecydowaliśmy, że postawimy też na inne dodatkowe formy, które raz na jakiś czas będą się... Ukazywać. Myślę, że często będzie to taki przemyśleniowy, felietonowy format, w którym będę się zastanawiał nad jakimiś konkretnymi zagadnieniami, rozkminiał rzeczywistość czy po prostu próbował odpowiedzieć na jakieś postawione wcześniej pytanie. Uczulam Was na to, że czasem mogę się nieco mijać z tematem i nie trzymać sztywno konkretnych ram, bo w takim formacie fajnie jest sobie popłynąć i po prostu posklejać sobie różne myśli, wnioski czy cokolwiek, rozpisać to sobie i później wam to przedstawić. Jeśli Wam się taka forma spodoba i chcecie więcej odcinków tego typu, dajcie proszę znać w komentarzu i zostawcie tutaj łapkę w górę, żeby materiał lepiej się poniósł i lepiej się pozycjonował. Możecie również zasubskrybować pełną kulturkę, żeby być z naszymi treściami na bieżąco i gorąco do tego właśnie zachęcam. Guns Roses przez 37 lat swojej kariery nagrali 6 albumów studyjnych. Średnio jakoś jeden album na 6 lat. No, patrząc w ten sposób, nie jest najgorzej. Natomiast, jeśli przyjrzymy się bardziej wnikliwie, przekonamy się, że przy okazji niektórych płyt, określenie album studyjny to dość spore nadużycie. Panowie zadebiutowali w 1987 roku przebojową płytą Appetite for Destruction. No i jak się okazuje, po wielu latach jest to najpopularniejsza i największa płyta, jaką kiedykolwiek wydali. Mam wrażenie, że dość rzadko w muzycznej historii zdarzało się tak, że to właśnie album debiutancki był po kilkudziesięciu latach tym najbardziej zapamiętanym i przede wszystkim tym, który zawierał największe przeboje w całej karierze danego zespołu. Co prawda, kilka lat po wydaniu Appetit kilka przebojów jeszcze się wydarzyło, na przykład November Rain, Don't Cry czy Cover Knockin' on Heaven's Door, który trzeba przyznać, w wersji Guns'ów jest chyba bardziej znany niż wersja oryginalna, a nawet, a nawet nie chyba, tylko na pewno. No, można więc przyznać, że na wydanym w 1991 roku User Illusion znalazły się te hity bardziej powiedzmy mainstreamowe, wręcz takie popowe, o popowym brzmieniu, grane w wiecie, w mainstreamowych radiach, które po prostu zna ci każdy, nawet spoza fanów rocka, no i które właśnie regularnie lecą czy to w radiu, czy w telewizji. Z kolei na debiutenckim Appetite znalazły się raczej kawałki, które wpisały się w kanon najbardziej legendarnych rockowych przebojów. No ale oczywiście są bardzo, bardzo znane na całym świecie. Wystarczy spojrzeć na wyświetlenia. Wracając do kwestii albumu debiutanckiego jako tego z największą ilością hitów i tego najbardziej zapamiętanego po latach. Nie jest to naprawdę zjawisko dość nietypowe, bo zdecydowana większość zespołów na swojej debiutanckiej płycie dopiero poszukuje brzmienia, przeciera szlaki, często wydaje ten album w jakiejś małej wytwórni albo na niekorzystnych warunkach kontraktowych, byle tylko wydać płytę. Metalka miała kilomo album zapamiętany, natomiast umówmy się, późniejsze płyty sprzedawały się lepiej, a na debiucie Metaliki nie ma chyba żadnego przeboju, który wymieniłby słuchacz niezbyt zaznajomiony twórczością tego zespołu. Nirvana z kolei miała Bleach, płytę, która pośród Nevermind oraz In Utero zaginęła bez śladu. Oczywiście pośród publiki nie będącej fanami zespołu, no może za wyjątkiem utworu About a Girl, który jest nieco szerzej znany. No ale ktoś, kto jest fanem Nirwany, zaraz odbije mi tutaj piłeczkę, że przecież Love Bus to bardzo znany utwór. Oczywiście, że tak, natomiast w środowisku fanów. No bo wiecie, jak jesteśmy fanami jakiejś kapeli, to pewne utwory są dla nas oczywistymi hitami. Natomiast patrząc bardziej globalnie, bardziej obiektywnie, niekoniecznie są one znane dla szerszej publiczności. No więc Nirvana miała swoje Bleach, Metallica miała Kill Em All, Iron Maiden mieli swój debiut, który przebrał nazwę zespołu, tworząc kilka lat później Marilyn Manson miał bardzo mało znany, szerszej publiczności Portrait of an American Family, a Rammstein miał Hertz Light. Jak coś, to wymieniłem po prostu pierwsze lepsze zespoły, które przyszły mi na myśl. No ale wracając, y Rzadko kiedy pierwszy album okazuje się hitowy i najbardziej zapamiętany na lata, a w przypadku Guns Roses no na całą karierę. Jest to sytuacja dość dziwna, że album debiutancki niejako definiuje brzmienie i charakter zespołu, no ale oczywiście takie sytuacje zdarzały się również gdzie indziej. Na przykład, co najbardziej mi się kojarzy, w obozie zespołu Perge, którego debiut o nazwie ten również okazał się największym, przynajmniej pod względem komercyjnym, dokonaniem zespołu. Wydaje mi się, że mało który zespół chciałby, żeby jego opus magnum był album debiutancki. Choć w przypadku użycia słowa opus magnum można się zrzymać i dyskutować, czy w przypadku Gansów jest to Appetite for Destruction, czy może podwójny use your Illusion. Natomiast jeśli popatrzymy na sprzedaż, nie ma co dyskutować, bo Appetite sprzedał się w chorym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy, a w Stanach Zjednoczonych jest odznaczony 18-krotną platyną. Wracając jednak do poprzedniej myśli, często zdarza się tak, że artyści, a to się wstydzą swojego debiutu, a to może nie wstydzą, ale niechętnie chcą go grać na koncertach po latach. No, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której stanowi on największy sukces grupy. Natomiast wiecie, są albumy debiutanckie wstydliwe, a są albumy debiutanckie naprawdę przełomowe. No, i tu raczej mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem, bo wydaje mi się, że w przypadku Gunsów nie ma się absolutnie czego wstydzić. A raczej na pewno nie ma się czego wstydzić. Bardzo możliwe jest to związane z tym, że Gansi mieli okazję wcześniej sobie potrenować i wydać coś nieokrzesanego. No i takim preludium, właśnie czy próbą generalną przed wejściem na scenę muzyczną na dobre, mogła być Epka z 1986 roku. Co prawda, zawierająca tylko cztery utwory i nagrana w dość dziwny sposób, mająca imitować wykonanie live, a tak naprawdę zawierająca nagrania studyjne z dogranymi głosami widowni. Tylko cztery utwory, w tym dwa, to covery ale szczerze mówiąc to chyba dobry sposób na takie okrzesanie się, żeby później wejść właśnie z butem, z dopracowanym albumem. No bo panowie wydając Epkę w roku 1986 mieli już podpisany kontrakt, to warto zaznaczyć, kontrakt z wytwórnią i przygotowywali już utwory na Apetit. Ok, Guns N' Roses wydają swoją debiutancką płytę studyjną. Dziś możemy powiedzieć, że zawiera ona ogromne przeboje i tak naprawdę nie było opcji, żeby tak przebojowe kawałki przepadły gdzieś w nicości. No ale powiem Wam szczerze, że była taka możliwość, bo Gansi nie od razu zyskali ogromną popularność. Ich debiut wkręcił się w wir dobrej sprzedaży, tak naprawdę dopiero rok po premierze. Początkowo, co prawda, jak na debiutanta, ta sprzedaż była niezła, Gansi byli grani w radiach, ale później wszystko się uspokoiło i stanęło w miejscu. Pierwszy single It's So Easy nie zdziałał zbyt wiele, natomiast Welcome to the Jungle już lekko sprzedaż. Napędził. Ale to nadal nie było to. W tamtych czasach karty rozdawała MTV. To tam dostawałeś najlepszą promocję swojej muzyki. Jeśli graliście w MTV, tylko kwestią czasu było, zanim Twoje piosenki będą znane w całych Stanach i na całym świecie. MTV chciała Guns'ów i ich Welcome to the Jungle puścić, natomiast obawiali się oni kontrowersji i w konsekwencji zdjęcia ich programu z amerykańskich kablówek. W tej sytuacji musiał wkroczyć sam David Geffen, szef wytwórni, no i na jego prośbę klip został wyemitowany w niedzielę o 5 nad ranem. Umówmy się, pora na promocję swojego klipu nie najlepsza, ale lepszy rydz niż nic. W konsekwencji do MTV spłynęło mnóstwo próśb po powtórkę, a późniejsze losy tej płyty to już pasmo sukcesów i na dziś dzień ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. Warto też tutaj zaznaczyć, że zdobycie przez Gansów ogromnej popularności wtedy nie było wcale tak oczywiste, a płyta, mimo iż bardzo dobra jakościowo, śmiało mogła przepaść w wirze innych. Podobnych zespołów, których w tamtych czasach na amerykańskich scenach występowało naprawdę mnóstwo. Istotne jest to, co dzieje się później. Gansi, rok po wydaniu Appetit, dla podtrzymania ogromnej popularności, wydają coś na wzór albumu. Natomiast nazywanie tej płyty albumem studyjnym jest moim zdaniem dość kontrowersyjne. W skład wydanej w 1988 roku GNR Lies wchodzą cztery utwory z wydanej dwa lata wcześniej debiutanckiej epki oraz cztery utwory akustyczne, w tym Your Crazy, który znalazł się na Apetit. Tutaj był po prostu w wersji akustycznej. No i czy było warto wydać tę płytę? Oczywiście, że było warto, chociażby dla świetnego Patience. I oczywiście warto było tę płytę wydać, żeby później wejść z buta z podwójnym albumem studyjnym User Illusion 1 and 2. Czy pierwsze 4 lata po wydaniu płyty debiutanckiej zwiastowały nudę, lenistwo i powtarzalność? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie: od 1987 do 1991 roku Guns N' Roses wydali 4 płyty studyjne. 4 płyty w 4 lata. Oczywiście pff, nad jednym albumem można dyskutować, tak jak wcześniej mówiłem, czy zaliczać go do grona. Ponoprawnych albumów? Ale nich będzie. Oficjalne źródła tak go raczej zaliczają. No ale nawet trzy płyty w tak krótkim czasie to niesamowita dawka kreatywności, włożonej pracy i przede wszystkim genialnego efektu w postaci tych wszystkich przebojów. Ile płyt studijnych powstało przez kolejne 31 lat? No dwie. Z czego nad jedną mocno będę dyskutował, czy można ją nazwać ponoprawnym albumem. A właściwie chyba nie można, choć w większości źródeł jest tak postrzegana. Mowa tutaj oczywiście o The Spaghetti Incident z 1993 roku, na której znajduje się nic innego jak covery utworów z lat 70. i 80. Album raczej mało ambitny, trzeba przyznać. No Gdyby był dodatkiem do dyskografii, to mógłby być postrzegany jako super ciekawostka. Natomiast tak naprawdę jest to ostatnie studyjne nagranie przed albumem Chinese Democracy, który okazał się kilkanaście lat później. W tamtym czasie, na początku lat 90. w zespole dochodziło do naprawdę dużych spin. Wiecie, późniejsze rotowanie składem, odejście ważnych muzyków, w tym Slasha w 1996 roku. Axel zaczął świrować i postrzegać zespół jako swoją własność. Podobno w 1995 roku podpisano specjalny kontrakt dający prawo do nazwy zespołu właśnie jemu, niezależnie od tego, kto znajdzie się w składzie kapeli. Tak naprawdę finałem muzycznej współpracy Axla, Sesh'a i Dafa McKaygena, czyli słynnego trzonu tego zespołu, było wydanie w grudniu 1994 roku coveru Sympathy for the Devil autorstwa The Rolling Stones, Utwór był przeznaczony na soundtrack filmu Wywiad z Wampirem. I to właśnie ten numer kończy współpracę ikonicznego składu. Wspomnienia z niej związane raczej nie są pozytywne, jak wspomina Slash w swojej autobiografii. Jeśli zastanawialiście się jak brzmi rozpadający się zespół, posłuchajcie tego kawałka. Jeśli istnieje nagranie gansów, którego nie chce już w życiu usłyszeć, to właśnie to. Późniejsze wydawnictwa Gansów to Live Era 87-93, na której pozbierano wykony poszczególnych utworów na żywo, ale tak naprawdę Gansi nigdy nie wydali prawdziwej koncertówki, takiej granej wiecie, od A do Z, w jednym miejscu, co z pewnością jest bardziej klimatyczne i ciekawe niż taka zbieranina. A później w 2004 roku wyszło Greatest Hits, składanka, która po dziś dzień sprzedaje się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że z racji tego już jest to zespół, który po prostu miał tę umiejętność produkowania hitowych piosenek i to ja wszyscy właśnie pamiętają. Warto spojrzeć na to pod tym kątem, że ilość przebojów w odniesieniu do jednak dość ubogiej dyskografii jak na tak legendarny zespół jest naprawdę duża. I strach, oczywiście w cudzysłowie strach, pomyśleć, co by było, gdyby gansi wydali tych faktycznych studyjnych płyt więcej. W 2008 roku ukazał się album Chinese Democracy. Płyta, która była pisana, nagrywana, zmieniana przez długie lata. Miała wyjść tak naprawdę jeszcze w latach 90., a ukazała się kilkanaście lat później. Zagrało na niej 11 muzyków, wliczając w to Axl Rosa. No i oficjalnie jest to płyta wydana przez Guns Roses. Natomiast cała wizja i koncepcja należy do Axl Rosa. Który po prostu dobierał sobie muzyków do pomocy. Budżet przeznaczony na nagranie tej płyty był chyba jednym z największych w historii. Album pochłonął kilkanaście milionów dolarów. Historia dość smutna, no bo w końcu jak wybujałe ego trzeba mieć, żeby zmusić do odejścia swoich kolegów z zespołu, którzy po prostu nie mogą znieść twojego narcyzmu i egoizmu, no i finalnie kapele opuszczają, a później tak po prostu wydać płytę pod nazwą zespołu, który razem tworzyliście z tymi kumplami. Trzeba nazywać się Axel Rose. Początek roku 2016, czyli już czasy bardziej współczesne, to wielki powrót Slash'a i Dafa McEagan'a do zespołu, no i rozpoczęcie zbijania wielkiego hajsu na nazwie i odgrywaniu wielkich przebojów na stadionach. Od razu zaznaczę, że nie ma w tym absolutnie nic złego, ponieważ panowie sami sobie tę markę stworzyli i zwyczajnie z tego korzystają. Zapotrzebowanie na ich koncerty jest, zapełniają stadiony, więc właściwie to powinni je grać i całe szczęście to robią. Natomiast mam wrażenie, że stali się nudni. Jak sobie myślę o obecnych Guns Roses, to mam przed oczami podstarzałego Axa, który jakąś tam formę wokalną wiadomo trzyma, natomiast no po prostu wieje nudą i tyle. No, na przykład w międzyczasie zespoły takie jak Metallica czy Iron Maiden wydają nowe płyty. Co prawda co kilka naprawdę długich lat, natomiast wydają. No też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że tak naprawdę Gansi można powiedzieć, że się rozpadli i dlatego tych płyt nie wydawali. Oczywiście oficjalnie istnieli, natomiast wiadomo jak to jest, nie w tym oryginalnym składzie. No jednak składy Iron Maiden i Metalliki. Nie mają takich przerotowań i są dość stabilne. Notacje Iron Maiden są ciągle pod prądem. Ja naprawdę nie wiem jak oni to robią, ale ciągle albo są w trasie, albo wydają coś nowego. Wiadomo, grają co chwilę te swoje wspominkowe trasy, ale okej, okay, jeżeli jest na to zapotrzebowanie, nie grają. Natomiast oprócz tego dostarczają fanom też nowe utwory i nowe albumy, po prostu porcje świeżej muzyki. A gansi jednak tego nie robią. Oczywiście wydali jakiś czas temu utwory Absurd oraz Hard School, natomiast pamiętać trzeba, że są to zmienione wersje utworów, które Axel napisał wiele lat temu. Fani więc tego jako nowości w 100% nie postrzegają. I oczywiście wraca jak boomerang temat nowej płyty Guns Roses, która podobno ma powstać. Spójrzmy chociażby na wypowiedź Slasha z początku tego roku dla Classic Rocka. Szykuje się nowy materiał Guns Roses. Pewnie będziemy wydawali na bieżąco nowe numery, aż się uzbiera płyta i wtedy wydamy cały album. Jest super. Dobrze się bawię pracując nad tym materiałem. Z kolei wywiad dla Trunk Nation z października mówił tak. Chcę wejść do studia i nagrać całą nową płytę, prawdopodobnie prędzej niż później. Ale oprócz tego mamy inne rzeczy, które musimy wypuścić. Będzie więc to wychodziło w kawałkach na przestrzeni, nie wiem, kilku kolejnych miesięcy. Mamy jeszcze jedną trasę latem, a potem będziemy wolni i będziemy mogli pracować nad nową płytą. Możemy się więc spodziewać, że nowa płyta Gansów będzie pewnie za rok czy dwa, a może trochę więcej. No i jestem bardzo ciekawy, czy będzie tam sporo odrzutów i zmienionych wersji kawałków z lat poprzednich. Wiecie, takich odgrzewanych kotletów, czy może po prostu totalnie nowe utwory, świeżutkie, prosto ze studia, na co szczerze mówiąc bardzo liczę. Że panowie po prostu po latach weszli do studia, wyciągnęli ze swoich szuflad fajne, niewykorzystane wcześniej pomysły, dołożyli do tego trochę obecnej energii i spontaniczności i wyczarowali elegancki, dojrzały album studyjny dojrzałej, legendarnej kapeli. Być może marzenie ściętej głowy, natomiast szczerze mówiąc, na to właśnie liczę. W innym wypadku mogę być zawiedziony. No i dobra, myślę, że to tyle. Tak naprawdę ciężko mi ocenić, czy moje przemyślenia, wnioski i ogólnie cały ten odcinek miało jakiś konkretny sens, natomiast chyba właśnie o to chodzi, żeby sobie czasami myślami popłynąć we wcześniej nie do końca znanym kierunku. Pamiętajcie, że jeśli chcecie na tym kanale więcej tego typu odcinków, rozważań, możecie zostawić tutaj łapkę w górę i komentarz, no i oczywiście subskrybować Pełną Kulturkę, żeby być z naszymi treściami na bieżąco. Piękne dzięki i do usłyszenia.